Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wyszli mu naprzeciw z grobowców dwaj opętani, tak bardzo niebezpieczni, że nikt nie mógł przejść tamtą drogą. Zaczęli krzyczeć: czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas? A opodal nich pasła się duża trzoda świń. Złe duchy zaczęły go prosić: jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w te trzodę świń. Rzekł do nich: idźcie. Wyszły więc i weszły w świnie i naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w wodach. Pasterze zaś uciekli i przyszedłszy do miasta rozpowiedzieli wszystko, a także zdarzenie z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a gdy Go ujrzeli, prosili, żeby opuścił ich granice. Oto słowo Pańskie. Umiłowani bracia i siostry, po hipisach, po narkotykach, seksie przychodzi kolej na czarną magię w naszych czasach. XXI wiek, w którym kult szatana jest właściwie na piedestale. Zobaczmy, powstają stowarzyszenia okultystyczne, masa ludzi, jak się słyszy, chodzi do wróżek, zawierzenie złemu ponad wszystko jest istotą człowieczeństwa. Dzisiaj czytamy w Ewangelii o opętaniu. Miejsce Gadara, które znajduje się na północny wschód od jeziora Tyberiackiego. To, co dzisiaj tam znajdujemy, zgadza się z tym opisem ewangelicznym, bo jest tam olbrzymie, strome zbocze, jak ponad 100-metrowe urwisko. Nad morzem są też pieczary, które niegdyś właśnie służyły za miejsce, w których przebywali tacy osobnicy. I właśnie z tych pieczar wyszli Jezusowi naprzeciw dwaj opętani, dzicy, jak czytamy. Starożytny Wschód, kochani, uważał, że wszelka choroba, że wszelkie zło jest przejawem działalności właśnie złego ducha, szatana. W księgach Starego Testamentu nieraz jest mowa o tej wielkiej walce między aniołami, a demonami, przy czym demony uważane za upadłych aniołów. I w Nowym Testamencie podobnie przedstawiana jest słusznie jako pogromca złych duchów. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że w odpowiedziach ewangelistów najczęściej opętania szatańskie, zwykłe choroby, mieszają się nawzajem. I tak mówi się, że Jezus leczy opętanych, a kiedy indziej czytamy w Ewangelii, że wyrzuca złe duchy. I nie podając wątpliwości przypadków oczywiste opętania, należy zdawać sobie sprawę z ówczesnych przypadków oczywistego opętania. I dzisiaj zdarzają się schorzenia też psychiczne. Często może nawet nie zauważymy między opętaniem a tym, kto jest naprawdę chory. Ale w obrzędach, księgach kościelnych znajdujemy takie specjalne zaklęcia szatana, tak zwane egzorcyzmy, których celem jest uwolnienie człowieka spod wpływu szatana
Jest ich bardzo wiele we współczesnym świecie, jak już wspomniałem. Jeszcze kiedy żył Infuat Pęzioł, który pracował wiele lat w wąwolnicy, opowiadał, że paręnaście lat temu taki egzorcyzm przeprowadzał, bo był egzorcystą w naszej archidiecezji lubelskiej, raz na miesiąc. A jeszcze kiedy żył parę lat temu, na miesiąc było 10-15 egzorcyzmów. Tak więc szatan wszedł w nasze życie bardzo mocno i musimy sobie z tego zdawać sprawę, bo wiemy doskonale, że to jest największy sukces szatana, który wmówił nam, że złego ducha pośród nas nie ma. I tłumaczy się też dzieciom takiego diabełka z różkami, z ogonkiem, który właściwie nic złego nie robi. A w naszej świadomości największe zło, jakie może być, to to, że przyjmujemy to zło, tak jak właściwie dzisiaj przyjęli to zło z Ewangelii mieszkańcy Gadara. Dlaczego? Zobaczcie, ponad 2000 świń, które rzuciły się w przepaść. To wielka strata dla takiej miejscowości. Oni postawili, bo oni żyli wygodnie. I oni postawili tylko na to, żeby mieć święty spokój i żyć dostatnie. Pomijając to, że Jezus Chrystus wszedł do ich życia. Oni mu powiedzieli, odejdź stąd. My nie chcemy, żebyś tutaj mieszał. Myśmy stracili bardzo wiele i nie chcemy mieć z tobą nic wspólnego. A spotkanie z Jezusem przynosi wielkie zmiany. Każdy, kto pragnie spotkać Chrystusa, musi mieć świadomość, że już nigdy nie będzie tak samo. I to spotkanie jest spotkaniem światła z ciemnością, dobra ze złem. I wtedy nawet złe duchy się poddają, jak słyszymy, bo wiedzą, że On jest Synem Bożym. Jednak zależy ode mnie, od każdego z nas, czy ja naprawdę chcę spotkać Jezusa Chrystusa, czy też będę uciekał przed Nim, jak ci pasterze z dzisiejszej Ewangelii. I będziemy kazali odejść Chrystusowi, bo nasze wygodne życie będzie musiało być zmienione całkowicie. Dlaczego taki lęk, dlaczego takie obawy obecności Boga w moim życiu? Ponieważ Jezus zwyciężył zło. Ciemność ustąpiła światłości, śmierć grzechu została pokonana przez życie. Jezus ma moc, kochani, przemienić również twoje i moje życie. On niczego nie popsuje. On tylko może naprawić. Wyprowadzi mnie na wolność. Otwiera przede mną nowe horyzonty. Ale muszę pamiętać, że Bóg niczego nie chce uczynić na siłę. On z delikatnością, z wielką miłością będzie mnie szukał, wołając jak niegdyś w ogrodzie rajskim: Adamie, gdzie jesteś? Nie chowaj się przede mną. Wołajmy zatem dzisiaj do Chrystusa: Panie mój, daj mi odwagę spotkania z Tobą. Chcę, abyś był zawsze przy mnie, abyś mnie prowadził, abyś zmieniał moje życie, które ma iść ku wieczności. Amen.